Dzień dobry. Dzisiaj chciałbym zaprezentować karabinek półautomatyczny Simonowa, tak zwany SKS, popularny, dosyć w Polsce często widywany właściwie podczas parady kampanii reprezentacyjnej Wojska Polskiego. Z tym, że tutaj ta wersja jest troszeczkę usprawnioną wersją oryginału rosyjskiego. Jest to jugosłowiańska wersja typ 5966, który wyposażony jest w wyrzutnik granatów nasadkowych, o którym za chwilę powiem i tak dalej. Więc karabinek ten działa na zasadzie, oczywiście jest pusty, na zasadzie odprowadzania gazów prochowych z przewodu lufy. Gazy odprowadzone z przewodu lufy działają. Zaraz pokażę to szybciutko, jak to wygląda. Wchodzą tutaj w ten zawór gazowy. To jest dziurka po prostu, i w ten zawór gazowy odpychają tłok tej tubie gazowej, tak, który z kolei, jak tutaj widać, zresztą może nie wszyscy są może nie wszyscy wiedzą, że na przykład w karabinku kałasznikowym jest troszeczkę inaczej to rozwiązane. Tutaj ten tłok gazowy jest połączony z suwadłem, tutaj nie. Tu jest tylko tłok gazowy, taka dosyć prosta pręt właściwie, z tym tutaj tłokiem, który wykonuje dosyć krótki ruch, popycha tutaj taki dodatkowy jak gdyby popychacz, który odpycha zamek do tyłu. On jest tutaj na sprężynie, ja go nie chcę rozbierać, bo to lubi latać wszędzie po całym domu, więc ten tłok podczas strzału, gazy tutaj działają na właśnie ten tłok. Ten pręt działa tutaj w tym bloku na ten popychacz zamka. Można to tak nazwać, nie znam terminologii dokładnie po polsku, więc jak tutaj widać, wystaje ten taki końcówka tego popychacza, który działając na zamek, odpycha go do tyłu i powoduje całe przeładowanie oczywiście broni, tak? On tutaj działa na czoło tego zamka, tak? No i działa to wszystko w ten sposób. Zamek, ja rozbiorę tutaj szybciutko. Sam zamek, znaczy samo wsuwadło i zamek, sprężyna powrotna, zawsze wkładamy tą zwiniętą stronę. Samo wsuwadło i zamek jest bardzo podobne do STG-44, czyli tego Sturmgewehr. Jest całkowicie różna zasada działania jak w karabinku kałasznikowa, gdzie zamek się reguluje poprzez obrót. Tutaj się po prostu odreglowuje poprzez przekoszenie tych elementów, tak? Teraz zamek jest zareglowany, następuje strzał. Powiedzmy, całe suwadło zostaje odepchnięte do tyłu, tak? I podczas posuwu zamka do tyłu i suwadła następuje odryglowanie całego tego elementu, tak? Wyrzucenie łuski, wprowadzenie naboju z powrotem, zaryglowanie. I właśnie ten element tutaj, te pazury takie, powodują właściwie zaryglowanie broni, tak? Tak jak mówię, jest to, jeżeli
Tylko, że w STG-42 suwadło jest połączone na stałe, tak dosyć wysoko, na stałe z tym piston, z tłokiem, tak? Więc, a tutaj Rosjanie poszli, rozdzielili. Dokładnie ta zasada działania, ten krótki skok tłoka, to się tak nazywa, fachowo prawdopodobnie, ten krótki skok tłoka jest dokładnie tak samo wykorzystany w karabinku snajperskim Dragunowa, tak? On się dosyć prosto składa, jak widać. Zamek jest stały na 10 nabojów. Można go bardzo jeżeli chcemy rozładować karabin, po prostu naciskamy tą dźwignię tutaj na dole. Naboje nam wypadają tutaj z dołu. Jeżeli chcemy zamknąć zamek, nie zrobimy tego przy pustym magazynku. Wtedy, kiedy albo są naboje załadowane, albo otwieramy magazynek i dopiero wtedy zamykamy zamek. Kontrolnie sprawdzamy. Teraz założę zawór, znaczy rurkę gazową z tym z tłokiem. Procedura jest praktycznie taka sama jak w karabinku kałasznikowa. I mamy wszystko zrobione. Jest tutaj takie wyposażenie w tym karabinku. Tutaj możemy odciąć zawór gazowy, czyli po prostu zapobiec przenikaniu gazów do rurki gazowej i cała automatyka broni jest wtedy odcięta. Robi się to w ten sposób, że się naciska ten przycisk i przesuwa ten regulowany zawór gazowy tutaj. A w celu takim, żeby można było strzelać z niego granatami nasadkowymi. Rozkłada się wtedy celownik. Ja kiedyś pokazywałem, zniszczył mi się ten granat podczas strzelania. Zresztą ja go zaraz pokażę. Chwileczkę. Więc jak już wcześniej mówiłem, zakładamy ten granat. Tutaj mam odpowiednie nastawy odległości. No i celujemy w ten sposób, że bierzemy tutaj ten jedną z tych szczerbinek i składamy z czubkiem granatu i strzelamy wtedy elewację mandolną. No, on mi się zniszczył podczas strzelania właśnie podczas uderzenia w ziemię, więc nic z niego już nie będzie. Używa się do tego oczywiście ślepych nabojów, tak? Jeszcze jakie jest usprawnienie w tym karabinku? Wyposażony jest w nocne przyrządy celownicze, trytowe źródło światła. Są takie dodatkowe, o, jak tutaj widać, one już są prawdopodobnie. Już, oni już nie świecą, to już jest karabinek ponad 20-letni, więc te tytowe źródła światła już się wyświeciły, że tak powiem, po 20 latach. No ale to ciekawy dodatek tego karabinka. Bezpiecznik w tym karabinku, jeżeli załadujemy karabinek, bezpiecznik jest tutaj przy kabłonku. Przesunięcie go do przodu odłącza nam cały spust. Przesunięcie do tyłu mamy strzał. No jeszcze chwileczkę, no co tu można jeszcze o nim powiedzieć? No właściwie on był użytkowany dosyć krótko, ponieważ karabinek kałasznikowa w 47 bodajże wszedł, ten był wyprodukowany
właściwie opracowany 2 lata wcześniej, więc używanie go właściwie traciło sens, jeśli karabinek Kałasznikowa zaczął być użytkowany, więc zaczęto go wysyłać do, że tak powiem, bratnich narodów w celu dozbrojenia i walki, że tak powiem, z kapitalizmem. Inne kraje, na przykład jak Jugosławia, adoptowały ten karabin do swoich celów, usprawniły go i no, całkiem fajną bojową konfigurację zrobili. To znaczy, że można z niego strzelać granatami nasadkowymi. Oczywiście w bagnet jest wyposażony, tak jak wszystkie SKS-y, składany pod spód i zakładany tutaj na ten zaczep. Jest to taki dosyć paskudnie wyglądający. Chromowany jest i tak dalej. Jest to bardzo dobra jakość wykończenia w ogóle tego karabinka. Jestem bardzo z niego zadowolony. Jest celny tak jak właściwie na to amunicja pozwala. Ta 7,62 na 39, więc około 4 cali na 100, na 100 yardów przy rządach celowniczych. Więc nic szczególnego. Dziękuję za uwagę.